Witam pracowników Urzędu Miejskiego. Witam sołtysów z gminy Pułtusz. Witam przedstawicieli lokalnej prasy i innych mediów. Urzędu Miejskiego w Pułtusku oraz dzięki pozyskanym funduszom unijnym mamy ten obiekt. Mamy dziś piękny budynek, boisko, akcelor, które są naszą dumą i służyć będą naszym mieszkańcom. Otwarcie świetlicy w Lipie i co ważne poświęcenie, ale tak naprawdę historia Lipy świetlicy w Lipie zaczęła się dużo, dużo wcześniej. Tak naprawdę nie pamiętam w którym roku, ale na pewno nie w tej kadencji samorządu. Było tak, że Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych i Autostrad remontowała drogę numer 61. Jednocześnie tutaj mieszkańcy w Lipie mówili: zagospodarujmy jakoś ten plac. Myśleliśmy o jakimś takim zagospodarowaniu boiskiem, jakimś placem zabaw. Dobrze. Raz, dwa, trzy. Działa. Ten też działa. Myśleliśmy o jakimś takim trochę mniejszym zagospodarowaniu, ale wtedy Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych i Autostrad potrzebny był kawałek terenu, który znajdował się we władaniu sołectwa Lipa, po to, żeby odprowadzić wodę z drogi krajowej. Oczywiście, tak jak mówią wszystkie statuty naszych sołectw gminnych, te nieruchomości, które znajdują się we władaniu sołectwa, może sprzedać gmina, bo one wszystkie są na ogół własnością gminy, może sprzedać gmina pod warunkiem, że mieszkańcy, zebranie wiejskie wyrażą na to zgodę. I wtedy powstał pomysł taki, żeby pieniądze, czy propozycja taka z mojej strony, żeby pieniądze, które zostaną pozyskane ze sprzedaży tego gruntu, przeznaczyć na cel wiejski. Oczywiście ja zdaję sobie sprawę z tego, że bardzo często mieszkańcy wsi są trochę bardziej przywiązani do ziemi, jak mieszkańcy miasta. W związku z tym było trochę wątpliwości, ale też uzyskaliśmy taką zgodę rady na to, żeby te pieniądze przeznaczyć właśnie na początek budowy świetlicy w Lipie. Potem była bardzo dobra współpraca z panem prezesem lokalnej grupy działania. Udało się pozyskać dofinansowanie. Najpierw z jednego projektu, potem z drugiego projektu i z bardzo poważnym udziałem środków unijnych udało się wybudować taki obiekt.
życzę, żeby ten obiekt dobrze służył nie tylko mieszkańcom Lipy, bo tak jak Państwo widzicie, i zachęcam na spojrzenie dyrektorów szkół na ten obiekt. To jest fajne miejsce, żeby zrobić, i przedszkoli również, fajne miejsce, żeby zrobić taki wyjazd na przykład jednodniowy dla dzieci. Jest tutaj dosyć bezpiecznie, dzieci mają gdzie się bawić. Myślę, że Pan Sołtys nie będzie miał nic przeciwko temu, żeby także i mieszkańcy innych miejscowości, także Kurnuska mogli z tego obiektu korzystać.